Przede wszystkim zainteresowanych przyciągnęły możliwości, które daliśmy podczas dnia otwartego w zajezdni, mówił Maciej Hasik, rzecznik częstochowskiego MPK. Możliwość zwiedzenia z przewodnikami tego, co na co dzień nie jest otwarte, czyli tego zaplecza zajezdni MPK, czyli tego, co odpowiada za to, jak funkcjonuje komunikacja miejska w mieście i autobusowa i tramwajowa, a czego w autobusie i tramwaju nie widać, bo to jest efekt tych działań, które są tutaj podejmowane. Ale oprócz tego strefa animacji, atrakcji, aktywności dla najmłodszych, darmowy popcorn, darmowa wata cukrowa dla starszych, grochówka, która też rozeszła się w ilości, której była dostępna bardzo szybko. I mamy dźwięki ze sceny, co jest efektem zaproszenia do udziału w tym dniu otwartym najmłodszych i nieco starszych artystów ze szkół częstochowskich. Mamy już takie profesjonalne grupy z liceów, ale wcześniej takie bardziej amatorskie też, ale równie ambitne występy ze szkół podstawowych, czy nawet przedszkolaków. To też nam tutaj dało takiej radości i to jest też inwestycja w przyszłość, bo po latach pandemicznych, po latach tego, kiedy nie mogliśmy się otwierać na klientów także w ten sposób, chcemy teraz im podziękować za to, że wciąż ufają MPK, wciąż jest ich więcej w autobusach i tramwajach i mamy nadzieję, że tego typu atrakcje, przedsięwzięcia jeszcze bardziej nas zintegrują z nimi. Dzień otwarty w zajezdni to również okazja do zobaczenia kulisów pracy kierowców czy dyspozytorów. Być może ktoś się tym da przekonać do tego, że warto zostać kierowcą, choć myślę, że kierowcy będą wtedy chcieć być kierowcami, czy potencjalni kierowcy. Kierowcy zostaną tymi kierowcami, kiedy będą mieć dobre warunki pracy, dobry sprzęt, na którym będą pracować, kulturę pracy i zarobki. To jest najważniejsze, ale tego typu rzeczy na pewno też pozwalają przyciągnąć albo przekonać tych niezdecydowanych. Mało tego, mamy też przecież w szkole w Częstochowie szkoły zawodowe, szkoły techniczne, które są naturalnym zapleczem kadrowym dla tego typu firm jak MPK. I dzisiaj te szkoły mają swoje stoiska, mogą zaproponować potencjalnym swoim uczniom to, co charakteryzuje ich placówkę i zachęcić do rekrutacji właśnie do tej szkoły, a my później mamy korzyść w postaci gotowego pracownika, który być może właśnie stanie się częścią MPK po ukończeniu takiej szkoły. Wielowymiarowe spotkanie, bo chcemy i wspólnie świętować ten niedzielny, to niedzielne popołudnie, ale jednocześnie zaprosić do wspólnej zabawy, do integracji mieszkańców i potwierdzić to w ich umysłach i w ich świadomości, że MPK jest dobrym wyborem nie tylko od święta, ale na co dzień, kiedy korzystamy z przejazdów autobusami, tramwajami.